Tamten czas był rzeczywiście bardzo trudny i bolesny. I dlatego też staję z tym większą potrzebą serca, aby Panu Bogu podziękować, ale też tym ludziom, którzy wówczas tutaj w Słubicach w akcie wielkiej odwagi trwali, by ratować miasto. Dzisiaj 13 października, 105. rocznica objawień fatimskich, to właśnie 13 października Matka Boża prosiła o modlitwę, ponowiła swoją prośbę, tak jak w poprzednich objawieniach od 13 maja modlitwę różańcową. Dziękuję, że ona tutaj właśnie trwa, że ona jest i też prosiła o modlitwę, o pokutę. I to nasze wydarzenie też wpisuje się w to wielkie wołanie o pokutę za grzechy świata. A dzieje się wiele złego. Szczególnie chcemy prosić o ten dar pokoju, tam gdzie nienawiść, gdzie zło rozlewa się takim szerokim strumieniem, raniąc, niszcząc. Chcemy również o to prosić. Dzisiaj, można powiedzieć, jest inna powódź, inny żywioł, ale jakże niebezpieczny, jakże groźny. Chcemy również tą modlitwą, tą naszą wspólnotą wpisać się w to wielkie wołanie ludu Bożego o pokój, o zaprzestanie tej zbrodni, która się dokonuje za naszą wschodnią granicą, ale też wyrazić Bogu wdzięczność za to dobro, które zostało tutaj ujawnione, objawione i dokonane w Słubicach przed 25 laty wysiłkiem ludzkim, ale również z darem Bożego błogosławieństwa, gdzie szczególną rolę odegrała Matka Boża.